Witam wszystkich, z tej strony Kłaodron i zapraszam was do mojej nowej serii Zagrajmy W. A jest to Zagrajmy W. Max Payne. Tak, moi drodzy. Zagrajmy w Max Payne, nowa seria. Głosowanie na tą serię szło strasznie długo. Szczerze nie myślałem, że tak długo będzie trwało uzbieranie 30 głosów. Ale no wiadomo, każdy ma swoje sprawy, nie każdy ma, wiadomo, też czas zagłosować i tak dalej. Każdy żyje swoim życiem. Ale, no, koniec końców Max Payne został wybrany. Tak więc słów kilka o tej grze. Producentem tej gry jest Remedy Entertainment. Wydawcą jest Take-Two Interactive. Dystrybutorem w Polsce jest Play-It. Jest to gra, no, strzelanka akcji TPP, czyli widok z trzeciej osoby. I tak, światowa data premiery to 26 lipca 2001 roku. Natomiast data wydania w Polsce to 17 września 2001 roku. No, czyli no nie minęło długo, aż w Polsce została ta gra wydana. I no 2001 rok, moi drodzy, czyli ta gra ma już 12 lat. I słów kilka o tej grze. Wcielamy się w postać tytułowego Maxa Payne'a, który, no nie chcę spoilerować, chociaż nie znam osoby, która nie zna tej gry, ale po prostu przydarza mu się coś bardzo smutnego, bardzo przykrego i przez co po prostu rozpoczyna tak jakby swoją krucjatę przeciwko mafii, I rzecz, cała rzecz dzieje się w Nowym Jorku w czasie Wielkiej Śnieżycy, będę mówił wolniej, co nadaje tej grze przepotwornego klimatu, który uwielbiam. I no, co jeszcze mogę dodać, w tej grze będziemy poznawać może Nowy Jork od tej najciemniejszej, no i najgorszej strony. Max Payne doczekał się również swojego wydania jako film, chociaż według mnie film no jest dobry, ale nie dorównuje grze. Oczywiście Max Payne ma też swoje kontynuacje w postaci Max Payne'a 2, Upadek Maxa Payne'a oraz Max Payne'a 3, które, jeżeli prawa autorskie mi na to pozwolą, to oczywiście te wszystkie części Max Payne'a zrealizuje. No i o czym jeszcze by tu warto wspomnieć? Gra posiada cechę, która ją wyróżniła i która pozwoliła tej grze wypłynąć na szerokie wody, ale zaczynajmy. Tutaj mamy tryby. Poziomy gry. Ścigany, twardziel, zimny trup i nowojorska minuta. Ja będę grał na twardzielu, z tego względu, że to jest jakby średni poziom trudności. Tak więc będziemy zaczynać. Sprawdzić, co się dzieje przy Azir Plaza. Potwierdzam. Centrala, powtórz adres. Azir Plaza. Powtarzam, Azir Plaza. Strzelanina na dachu. Strzały przy Azir Plaza. Powtarzam, strzały przy Azir Plaza. Walą jak na wojnie. Potrzebne wsparcie. Centrala, przyślijcie dodatkowe jednostki. Funkcjonariusz w niebezpieczeństwie. Proszę powtórzyć. Uwaga, wszystkie jednostki. Alarm. Funkcjonariusz przy Azir Plaza w niebezpieczeństwie. Powtarzam, Azir Plaza. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu. I tak to się skończyło. Żeby jednak miało to jakiś sens, muszę się cofnąć o 3 lata, do tego wieczoru, kiedy zaczęło się moje cierpienie.
Część pierwsza. Amerykański sen. Pracowałem wtedy w nowojorskiej policji. Manhattan. Posterunek Midtown Północ. Przedsionek piekła. Kiedy zacznie pan dla mnie pracować, detektywie Payne? Jako tajniak w jakiejś dziurze. Wybacz, Alex. Michelle i mała są ważniejsze. Widzisz? To moja ostatnia fajka. Palenie szkodzi dziecku. Prawdziwy z ciebie harcerz, Max. Do zobaczenia, Alex. Jesteśmy umówieni na pokera w czwartek, tak? Znów wyjdziesz spłukany. Żyło mi się dobrze. Zachód słońca w piękny letni dzień. Zapach świeżo skoszonej trawy. Głosy bawiących się dzieci. Dom po drugiej stronie rzeki, w Jersey. Piękna żona i córeczka. Amerykański sen, który się ziścił. Kochanie, wróciłem! Ale sny lubią się zamieniać w koszmary, gdy tylko odwrócisz wzrok. Słońce szybko chowało się za horyzontem, a po niebie rozlewał się złowieszczy mrok. Michelle, skarbie, jesteś w domu? W porządku, mamy już kontrolę nad naszym Maxem i widać, że w naszym domu stało się coś nie tak. No, trzeba sprawdzić co. Co to jest? Na ścianie narysowano coś paskudnego. Zapowiedź przyszłych wydarzeń. Strzykawka z trucizną, magiczny symbol pełen ohydnych znaczeń. Coś jest nie tak. Dzwoni telefon. No to trzeba go odebrać, zobaczymy co jest. Słuchaj, ktoś włamał się do mojego domu. Wezwij policję. Czy to pan Payne? Tak, ktoś się tu włamał i wciąż jest w środku. Proszę. Świetnie. Niestety nie mogę panu pomóc. Kto mówi? Halo? Dziwne. Tutaj dla wszędobylskich mamy śrutówkę, ale ja będę używał berety, która w magiczny sposób znalazła się w ręce Maxa. Ktoś jakby, no, włamał się do naszego mieszkania. Trzeba zobaczyć kto i co. Nie! Nie dotykaj mojego dziecka! Nie bacz się! Nie! Michelle! Wow, szybko, Max, co jest? Michelle! Nie, Max! Szybko, Max. Nie ma przelewek. Nadchodzi. Stój! Policja, rzuć broń! Umrzesz! Tak, moi drodzy, i to jest właśnie to, co wyróżnia Max Payne'a, czyli bullet time. O tym opowiem więcej troszeczkę później, ja będę miał troszkę dłuższą chwilę, bo tutaj trzeba zabijać cwaniaków. Boże, dziecko. Jasny gwint. Giń! Chamie. Ile razy nie gra w tą grę, zawsze mnie porusza widok martwego dziecka. Zresztą kogo by nie poruszył. I tutaj, moi drodzy, leży nasza biedna żona. Biedny Max. Po prostu brak mi słów. Przez to ten człowiek musiał przejść. Masakra. Nie! To było 3 lata temu. W jednej krótkiej chwili straciłem wszystko. Mordercy byli naćpani nieznanym wcześniej syntetycznym narkotykiem. Valkyrium. Po pogrzebie powiedziałem Alexowi, że przechodzę do DEA. Przez 3 długie lata pracowaliśmy nad sprawą Valkyrie. Aż wreszcie 2 miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Punchinello, handluje tym draństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją. Rozpoczynamy rozdział pierwszy. Stacja Roscoe Street. Przyszedłem z zimnego mroku. Na zewnątrz miasto przypominało okrutnego potwora. Powoli wspinałem się po szczeblach mafijnej kariery. Starałem się dotrzeć do źródła narkotyku. Alex i Bibi byli moim jedynym kontaktem z agencją. Tylko oni w tym zawszonym mieście wiedzieli, co naprawdę tu robiłem. Mówi Bibi, coś ważnego stało się z Jackiem Lupino. Musisz się natychmiast spotkać z Alexem na stacji Roscoe Street. Nie rozmawiałem osobiście z Alexem, odkąd zacząłem działać jako tajniak.
Na zewnątrz robiło się coraz zimniej. Zimniej niż w sercu diabła. Na ziemię sypał się lód, jakby niebo miało się zawalić. Wszyscy szukali schronienia, oczekując rychłego końca świata. W metrze wcale nie było lepiej. To przeczucie uderzyło mnie, niczym kula wystrzelona z bliska w twarz. Coś tu było nie tak. Beretta niespokojnie drżała pod płaszczem, ale drzwi wagonu już się za mną zamknęły. Nie było odwrotu. Następny przystanek. Stacja Roscoe Street i Alex. W porządku, czyli dotarliśmy na stację. Fajnie. No i co? Stację skrywał półmrok, a Alexa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go podszukać. W porządku, czyli musimy poszukać Alexa, no, z którym mieliśmy się niby spotkać, ale nigdzie nie ma go w pobliżu. Tutaj naboje, pociski, właśnie łuski, pośródki. Wow, jaka rzeźnia. Co tu, co jest? Co? Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Alexa. Zapowiada się grubo. I tak, moi drodzy, nie dokończyłem tematu. To, co wyróżnia Maxa Payne'a, właśnie jest bullet time, ale to jest tylko jedna z wielu rzeczy, która wyróżnia tą wspaniałą grę. Drugą rzeczą oczywiście jest wciągająca fabuła, która ma wiele zwrotów akcji. O! Tabletki mogły na jakiś czas powstrzymać ból. Tak, środki przeciwbólowe, no to... no, jedyny chyba medikament, którym możemy się leczyć w Max Payne'ie. Tak, jedyny. I tutaj nas czeka pierwsza wymiana ognia. No, tak jest. Można sprawdzić bullet time już na większej powierzchni, bardziej w praktyce. No dalej. No, grając na twardzielu oczywiście wiąże się to z tym, że trzeba będzie więcej pestek po prostu wypluć w przeciwników. No i oni będą zadawali nam większe obrażenia i to chyba właściwie wszystko. I chcę wam coś jeszcze pokazać. O! Tutaj, moi drodzy, mamy rok 2001, a dbałość o szczegóły naprawdę w tej grze wyprzedziła swoją epokę o jakieś 2, może nawet 3 lata. No, przez co naprawdę Max Payne, no, chcąc nie chcąc, musiał się wybić na rynku. Tutaj kolejne cwaniaki. Jak mnie trafił w ogóle? Ale w ogóle fajnie widać na przykład w bullet time'ie trajektorię lotu kuli, nie? To jest naprawdę super sprawa. No i, moi drodzy, muszę tu się mieć na baczności, bo jak sami widzicie, no, trzeba kupę pocisku, żeby zabić cwaniaków. A przypominam, że to jest dopiero pierwszy poziom. Właściwie pierwszy rozdział. Właściwie nie, to jest rozdział pierwszy. To jest część pierwsza. Stacja Roscoe Street, tak więc... Nie, to nie żart, to Max Payne. Tak więc, no, trzeba się mieć na baczności, ponieważ... Na twardzielu, no, mogę czasami w niektórych momentach po prostu kilkukrotnie wczytywać grę, bo są takie momenty, że trzeba będzie zabić kilku przeciwników od razu, którzy są rozmieszczeni po planszy w bardzo, bardzo niewygodnych pozycjach. Tutaj jeszcze jest cwaniak. No, dawaj. Maxiu, strzelaj. Wow, miałem szczęście, że walnął tutaj w ten śmietnik, nie we mnie. Bo mógłbym się nie poskładać. Właściwie poskładałbym się, a mógłbym się nie pozbierać. Co tu jest? Zamek szyfrowy, zapiszczał szyderczo. Nie znałem właściwego kodu. Okej, czyli musimy znaleźć jakiś kod. Czy coś w tym guście. No i tutaj czeka nas troszeczkę trudniejszy moment. Mam nadzieję, że mi się uda. Tutaj rozkminię. Aj! I moi drodzy, pierwsza śmierć. No nie fajnie, ale dobra, nie ma co rozkminiać. Lecimy. Ole zebrał. Nie chciałbym tak dostać w klatę ze śrutówy. Śrutówka jest dobrą bronią. W bliskim dystansie, na dalszy dystans, no spójrzcie sami. Znaczy, no spisuje się w miarę, ale no najlepsze jest w bliskim dystansie. No gin. Dobra, spoko, udało się. No nieźle. Okej. Szukając Alexa, wpakowałem się w sam środek jakiegoś wielkiego skoku. Czyli Max sam tutaj rozkminiał co kaman. Ale dobra, tutaj co mamy? O, środki przeciwbólowe, fajnie. I amunicja do śrutówki. I tutaj wam pokażę takie jedno ukryte, jakby, pomieszczenie. Oczywiście nie jestem z tego typu kolesiem, który pokazuje wszystkie tam ciekawostki ukryte pomieszczenia. Po prostu to, co pamiętam, to wam pokażę. No i to wszystko. I tutaj są jakieś jeszcze, co pamiętam, cwaniaki. I wolę ich wybić teraz, ponieważ później mogą być problemy, bo pojawi się większa grupa. O. Okej, zginął. Jak mi zgarnął, chyba ma Desert Eagle'a. To jest dość mocna broń, ale zebrał.
No i właśnie Max Payne też tym się wybił, nie tymi takimi. Bramka była zamknięta. Musiałem znaleźć inne dojście do tunelu. Jakby finisherami, które są pokazane w zwolnionym tempie. Ale no kończyłem. Fabuła głównie opiera się o to, że no mafia właściwie, no jacyś źli ludzie zabili nam żonę i córeczkę. To dziecko była, to była córeczka Maxa. No i Max po prostu się na nich mści. I na tym opiera się głównie fabuła. Nie chciałem tego zdradzać na początku, ponieważ a nuż jest ktoś, kto tego w tą grę nie grał. I tutaj jest kolejne ukryte pomieszczenie. Żebyście nie myśleli, że jestem jakimś wymiataczem pro w tą grę, bo po prostu no, tutaj z początku pamiętam te ukryte pomieszczenia. Tutaj co jest? Jaki wagon? Zasilanie szyn zostało wyłączone. Musiałem je włączyć, żeby ruszyć ten wagon. Okej. Wbijamy tutaj. No i... Przeżył to? Jak mógł przejść tak bliska w głowę ze śrutówki? Nie wnikam. I uratowaliśmy jakiegoś ziomka. Co tu się dzieje? Masakra. Te uzbrojone typy wyskoczyły po prostu znikąd. Musimy wezwać pomoc. Mogę to zrobić z pomieszczenia kontrolnego, piętro wyżej. Pójdziesz tam ze mną. Jasne. Czemu nie? Chodź za mną. Nie ma czasu do stracenia. Musimy iść do pomieszczenia. Ale widzieliście to? Jak on mógł przeżyć tak bliska? No, jest twardziel. Nie, na początku jest chyba ścigany, potem jest twardziel, potem jest zimny trup i... No, wolska minuta. Na zimnym trupie jest jeszcze dodatkowym utrudnieniem, no nie dość, że jeszcze przeciwnicy są jeszcze silniejsi. To mamy ograniczoną liczbę save'ów na daną część. Bodajże 7, czy 8, czy 6, coś takiego. Ale dobra, ten kolej zna kod, który otworzy nam te drzwi, więc spoko. No i później pewnie go trzeba będzie odeskortować, czy coś w tym guście. Udało się, tędy. Cholera! Wow. Albo nie będziemy go eskortować. No, szkoda. Ale dzięki niemu, no chociaż tyle, że otwieram te drzwi. Tutaj sobie zapiszę, bo tu będzie większa wymiana ognia. No i lecimy. A już chciał mi szczęść, Zigla, już. Minąłem się z kulą. Wow. Dobra, drugi zginął. Teraz jeszcze dwóch. Szybko. Ajajajaj, szybko. Bo zginę. I udało się. No, trochę rzutem na taśmę, ale się udało, trochę fuksem. Ale się wypstrzykałem z amunicji z Beretty. Ojej, już. No i to też jest fajne, że część życia nam się po prostu sama uzdrawia, czy tam uzupełnia. Gdy Max Payne jest w takim stanie krytycznym, to jak sami widzieliście, tak troszeczkę utyka. Okej, co my tu mamy? Przede wszystkim mamy środki przeciwbólowe. Zawsze spoko, z dwa sobie wezmę od razu. I tutaj mamy ten wagon, którego nie da się uruchomić, ale tutaj chyba trzeba kliknąć, tak, dobrze pamiętam. I gitara. Wagon rozświetlił się jak choinka. Włączyłem zasilanie. No, czyli włączyliśmy zasilanie, możemy tam cisnąć. Tak więc, moi drodzy, no Max Payne, bardzo fajna seria się zapowiada, bo gra ma klimat, zwłaszcza, no, może nie teraz, bo według mnie ta gra ma największy klimat właśnie zimą, kiedy pada śnieg za oknem, chociaż teraz jest też tak szaro-buro i ponuro pada deszcz, chociaż klimat deszczowy bardziej pasuje mi do Max Payne'a dwójki, ale nie narzekam, bo i tak czy siak jest klimatycznie. No dobra. Lecimy tym wagonem. Pamiętam, że gdy pierwszy raz grałem w Max Payne'a, nie umiałem rozkminić, jak uruchomić ten wagon. To ile miałem lat? Boże, czekajcie. Z 9? Tak, z 9. To był ten okres, kiedy właśnie grałem w Max Payne'a trójkę. W GTA trójkę. I tyle, jeśli chodzi o subtelność. Tak. W GTA trójkę i w... Max Payne'a właśnie. Dobra, i tutaj właśnie jest ta sytuacja, o której mówiłem, ponieważ przedtem zabiłem chyba dwóch tych ziomków, tak więc miałem ich od razu z głowy, a tutaj jeszcze wyskakuje mi ich trzech, tak więc no ich rozłożyłem sobie tak jakby, można by powiedzieć, na raty. I przez co właśnie i dzięki temu nie musiałem zabijać pięciu od razu, więc spoko. I tutaj już jest, już tutaj się kończy ten, ta część. Czy ten rozdział? Część chyba, część. Dobrze mówię? Nie, rozdział. I rozdział drugi na żywo z miejsca zbrodni. Zardzewiałe drzwi prowadziły do opuszczonej części stacji, zamkniętej od lat 40. Działo się tutaj coś bardzo niedobrego. Może dlatego Alex wybrał właśnie to miejsce na spotkanie z... Okejka, moi drodzy, odcinek zbiera się pomału do końca, tak więc żegnam z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Max Payne. Póki co, trzymajcie się ciepło i... Cześć!